Wanda Śleziak to moja babcia, urodzona 27 czerwca 1932 roku w Kamesznicy. Przed rozpoczęciem wojny Wanda wychowywała się w domu rodzinnym wraz z rodzicami i rodzeństwem. Uczęszczała do szkoły, pomagała w pracach gospodarczych. Wybuch II wojny światowej przerwał jej edukację, a sytuacja panująca w rodzinie zmusiła ją do pozostania w domu. Na przykład duże gospodarstwo. Początkowe miesiące wojny do momentu wysiedlenia spędziła wraz z rodziną w ukryciu, w domu rodzinnym Stanisława Łuki, skąd zimą 1940 roku zostali przymusowo przesiedleni. No przyszli rano do domu i ubierać się. No i musieliśmy się ubierać i wynosić chałupy. Wszystko zostało. Świnie w stopie i krowa i wszystko zostało. Kury, wszystko zostało, a no z ziemi. Zabraliście coś ze sobą? Nic, nic nam nie dali, ani nam nie chcieli się daj ubrać. Nie mieliście czasu, żeby się pozbierać? Nie, a skąd? To z kim tam byłaś? Z tatą, z mamą i z Józkiem, synem. No i jak to wyglądało? Jak was Niemcy zabrali z domu rano, no, to co później było? To my w Żywcu siedzieli w tym wielkim domu w Sokołowcu, jak się to tam nazywa. To taki gmach w Żywcu jest. I tam nos wywalili i jak prosięta do słomy. Nie było ani szafki, ani nie było czym się przykryć, ani nic nie było. No tyle, co my na sobie mieli. Ubrane chałupy. Ani chałupy nam nic nie dali wziąć, ani potem Żywcu nam nie dali nic. No i tam my w słomie przelezeli. Dwa dni my tam byli i dwie nocy w Żywcu. No a potem nas wzięli i wieźli za Warszawę. Jak to wyglądało, jak jechaliście? No jako. Stanęli, tak, był dobry kierowca, stanął autobusem, tak, koło taki lepszyk, tak jakby koło baru albo koło czegoś i poszedł. Sam kierowca poszedł i prosił ze mną, co dalej jeść, bo my głodni jechali. Nie mieliśmy nic jeść. To jest tata, mama, ale my dzieci, trójka. To co tam mogli po tych chałupach, to nam tam trochę dali. Takiego swojskiego chleba i który był lepszy, to posmarował ten chleba, który to suchy dał. Krumki jedne, dwie, trzy. No i zaśmy mieliśmy co jeść. No ale jakie to jedzenie też było. Herbaty w ziemi. Do butelek tam. Bo nam dali herbaty. Dała tam ta pani tatowi. To tata schowali. No i jechaliśmy dalej. Autobusem. Ale najpierw jechaliście pociągiem, z tego co mi no, mówiłeś. No i przed pociągiem. No, czyli pociągiem z Żywca i później... No, a tam. Później nas przewalili do mhm. aut. Jak dojechaliście tam, gdzie mieliście dojechać, mówiłaś, do Jaźwin. No. To gdzie trafiliście? Gdzie dojechaliście? No zaś nas tak wywalili, jak my w Żywcu siedzieli. Zaś w takich pustkach. No bo tam nas wzięli i całą rodziną dali do takiego gospodarza tam w tych Jaźwinach. Do takiego gospodarza, no ale on nos tyle nie mógł utrzymać, bo my byli trójka dzieci, tata i mama. I to nos było dużo. No to my zostali z mamą, a tata i te dwoje dzieci
tata gdzie indziej z nimi byli. No ale my się widowali, przyszli oni do nas, my do nich. I co tam robiliście? Co? Ja krowy pasła u bajorki. Ale tam na przesiedleniu? No, tam krowy były i tata koniem jeździli, robili. Tam były gospodarki. To nie było, to było miasto i nie robili nic, bo tam były gospodarki, musieliśmy działać. Jak to tam wyglądało? Było tak samo jak tutaj, czy inaczej? Ja wzięła i słak po chałupach za mlekiem. Prosiła, żeby mi dali to tu, to tu. A tam wolno więc było tak. Jak był dobry gospodarz, to ci dał. Gospodarz tam gospodarz, ale jak była gospodyni taką uczciwą i to widziała dzieci, to płakała. I co mogła, to nam zbierała, sekowała i dawała. No ale to danie na śniadanie. A jutro nie było znów. To ją walczyła i chodziła po wsi. Ej, Boże Święty, lepiej by było nie przypominać. A tu mi zostało wszystko w Kamesznicy, to zabrali. Stryki, wujki. Jeszcze bili u nas krowy, bycki, świnie, bo wszystko zostało. Ale. A jak tam było? Było tak samo w gospodarstwie jak tutaj u nas, tam pod Warszawą, czy inaczej? Tam było więcej usprawnione, tak więc. Maszynami robili, za maszyną myś leciał i robiłeś. Czy ziemniaki zbierał, czy jak kosili, to się wiązało te łociepecki, chybało się na bok, żeby zaś nie przyjechał ten i nie było po nic sył tego. Ej, Boże Święty. Się nie chce, wiesz, człowiekowi myśleć, bo za to człowiek potrafi tak. A pamiętasz, co tam uprawiali, jakie zwierzęta mieli, co oni tam robili? No tam nie było tak. Świnie mieli, świnik mieli dużo. A krowy też mieli. Ale tak, takiego drobiu, takiego tego, cieląt, bycków, tego to nie było. Nie wiem, czy to nie chcieli robić z tym, czy się im to nie chowały te zwierzęta, nie wiem, jak to tam było. A mówiłaś o tym, że dziadek, twój tata, no, pomagał temu gospodarzowi. Pamiętasz coś, jak on mu pomagał, coś z tego pamiętasz? No kosili, szli do pola z nimi, kosili i robili. Potem ziemniaki kopali jesienią. To już były. No bo my to już późno pojechali, jakoś ignostą w zieni późno. To te ziemniaki hned kopali zaś. To długo tam byliście? Jak myślisz, ile tam byliście? Nie byliśmy tam. Może dwa roki, więcej nie. Dwie zimy my tam byli. Tata pozbijali taki z takich desek, usyska taki. Bo nas było, my były dwie, Józek był trzeci, mama i tata. Pięć nas było, nas dużo było. A Józek potem taj set krowy paść do bajorki, do tych ludzik. A to niedobrzy byli ludzie. To tu jak było, to było, ale inaczej, a tam niedobrzy ludzie. Czyli musieliście sobie jakoś tam radzić, dawaliście radę. No i byliście tam za dwa lata, ale powiedz mi, jak to się stało, że wy tutaj wróciliście? No ciągle my do swoich stron.
bo my tu chałupę mieli, bo Niemcy nagnali Żydów i Żydy walili te chałupy, co ludzi nie było. A w naszej chałupie zaraz posadzi i mojej mamy brat zasiadł, bo miał lepszą chałupę naszą jak swoją. Swoją już miał starą, no to zostawił, a przyszedł do naszej i w naszej chałupie siedział. No i jak wróciliście? Kto to wszystko? No tata nieboszczyk. Zaś pierwszy raz pojechali, to zawieźli Józka, bo okropnie chciał jechać do Kamiesznicy. Jak się łopadł na stół, tak, to tak płakał, co się zlało po podłodze, te łzy jego, co napłakał. A potem bo tata zawieźli, no i też tak ukrotkiem. W Milówce na stacji tam Kasik ich skrył, konduktor, to tam Kasik siedzieli całą noc. No a potem ich zaś jakosika tam prze tego wódcu do Kamiesznicy się dostali. Józek był hned w Kamiesznicy, jego hned tata zawieźli, a na my jeszcze byli tam. Walne czasy, no to ja chodziła za mlekiem po wsi, z bunecek w ręce i słuchaj. To jeden ci dał, co nic nie mówił, a byli tacy tego, to mordę zdarła na ciebie. Chłopi się nie wadzili, baby. I zostałaś ty, mama i ciocia, no. Stasia. No. Jak wy wróciłyście? No tak, jak ci mówię, naprzód pojechali tata z Józkiem. Powieźli Józka i pojechali z Józkiem. A jak zostawili Józka, dali go do Bednosza, do piekarni. Bo Bednosz, nieboszczyk Franek, się wyżenił ze Elżbietą. A oni byli Niemcy. Oni z niemieckiego rodu pochodzili. No i wszędzie mieli w papierach, że oni są, jak, że oni są Niemcy. No i przed tata wzięli, dali ta Elżbieta i ciotka Stefcia dali tatowi jakiś papier. No i przed tata wzięli Józka i pojechali z Józkiem tu do Polski. I wzięli go do piekarni, no, zamiatać, chleb odnosić, bo chleb piekli w piekarni też, wiesz. To byli chłopi tam i piekli ten chleb, no to chłopcem zczuli. No to a on był zadowolony, bo miał robotę. A potem go przenieśli do Bajora zaś tata. Bo już nie chciała Elżbieta mieć nikogo. No i ci cudowno robili. No i do Bajora posadzać, bo rok krowy paść. 8 krów było. A ty jak wróciłaś? Te 8 krów paśli. No my przyjechali tata, Stasia, ja i mama. My przyjechali razem, bo najpierw tata zawieźli Józka, a potem przyjechali po nas. No ale my tam na chwilę byli, porę co my tam byli jeszcze w Barwolinie. No ale potem my się już brali. Przewiózł taki facet. Tata się nieboszczyk tak z ludziami umieli jest dogodać i coś im wciśli mu tam Kasik. Kapkę zęby, no przemietli. Potem my przyjechali, to tu, gdzie jest w Milówce ten sklep wybudowany na tym. No jak się do Kamiesznicy nabory zaczynowy jeździć.
No to oni mieszkali tam, u domu ciotka. No to tam, tam była ta chałupa, tam gdzie ten sklep jest, to tam chałupa była. I ciotka tam w tej chałupie siedzieli z Putkiem, a Elżbieta tu siedziała w kamesznicy w piekarni, bo była wydana za Bednoża. No ale Bednoża wzięli do wojska, a ona została. No i taki. No a potem tata, jak wzięli Juska, zawieźli Juska, to potem zaś pomału zaporecos nos i mamę. No ale już znajomości więcej zrobili, już Kasik pieniędzy zarobili, już komuś i Kasik dali coś, żeby patrzeli przez palce na noc, żeby nos nie oddali na gestapo, bo żeby nos ukrywali. No i tak się jakoś to wszystko. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Byle nie do Warszawy, no tak. Bo by wywieźli. Coś się Maryjo Jezusie.